Wczoraj było dosyć dużo osób, ale dzisiaj ruch jest taki, więcej jest obcokrajowców tutaj przychodzi, którzy przyjechali i sobie jeszcze zwiedzają, ale zdarzają się też polskie rodziny. Nie, przygotowania już mamy zakończone, tak. W związku z tym pomyśleliśmy, że nie byliśmy jeszcze w tym roku na jarmarku. Tak. I stąd postanowiliśmy jeszcze się wybrać. Okazało się, że jest do 14, także udało nam się załapać dosłownie na ostatnie minuty. No ale jesteśmy, jest bardzo fajnie. Ja ogólnie jestem ze Śląska, żona z Trójmiasta, gdzie na co dzień mieszkamy. Przyjechaliśmy do rodziny, ale... No, udało nam się poczuć klimat świąt. Tak, zawsze jestem lokalnym patriotą, zawsze jestem za Śląskiem, no ale to, co tu się w tym roku odstawiło, no to jest coś niesamowitego, także naprawdę. I'm ready with all my presents, but we forgot to buy Christmas hats with my boyfriend, so like for the full Christmas experience, I came to get like the little things for the head, and then there's so much stuff, so I'm still shopping, like you can never have too many presents. When I was coming up, it looked dead, so I was really worried, but I'm really, really happy that this shop is open. Rodzice przyjechali odwiedzić mnie z Ukrainy, bo ja tutaj mieszkam, a oni przyjechali na święta. Także pokazuję im nasz jarmark. I jak wrażenia? No bardzo im się podoba. Jegorek nasz jest bardzo zadowolony z tego. No tak, wszystkie się szykują do świąt, wie pani o co chodzi. Dlatego pełno szykowania stołu jest najważniejsze zaraz, tak? A tutaj dzisiaj ktoś u pani był? Tak, tak. Szukają jednak jeszcze na końcu prezenty, dobierają coś tam dla siebie, tak.